Dziś na tapetę wjeżdża Omnadryn, może nie w formie omnadrynowego rycerza, który kojarzy nam się z niektórych seriali, ale jako testosteron, a raczej miks różnych estrogenów. Zanim zaczniemy, zostaw suba i łapkę, a my lecimy z tematem. Każdy, kto interesuje się choć trochę siłownią, choć raz słyszał o Omnadrynie. Często środek ten kojarzy nam się z wielkimi chłopami z lat 90., którzy mają popuchniętą twarz, są wielcy, ale również mocno otłuszczeni. No i oczywiście wraz z retencją wody na twarzy, która nie wygląda zbyt zdrowo. Omnadryn jest zarówno uwielbiany, jak i nienawidzony. Skąd to w ogóle się bierze? Myślę, że jest to spowodowane różnicami, które nas dzielą. Omnadryn potrafi dużo mocniej podnosić poziom estrogenu niż monoestry testosteronu, takie chociażby jak Enanta. Bierze się to z reguły z faktu, że na Omnadrynie dużo trudniej jest zapanować nad poziomem estrogenu. I osoba, która niezbyt siedzi w temacie, jeszcze nie wie, jak panować u siebie nad hormonami, może tym bardziej popuchnąć. Stąd osoby, które z natury są szczupłe, lubią Omnadryn, ponieważ wtedy podleje ich ta w cudzysłowie woda i są więksi, waga ich jest większa. Natomiast nie jest to czysty mięsień, tylko po prostu większy rozmiar. A jak wiemy, osoba szczupła po prostu chce być szersza, chce być większa i jak widzi wzrost na wadze, to bardzo się cieszy. Warto jednak zdać sobie sprawę, że podstawienie takiego Omnadrynu, czy w przypadku innych osób metanabolu, ta waga wróci do normy lub jeżeli zbijemy estrogen do normalnych widełek. Druga grupa odbiorców, która nienawidzi tego środka, to osoby, które z natury mają łatwiej przytyć. Wtedy, jeżeli naciągną tej wody więcej, czują się bardziej opuchnięci i no nie chcą tego rozmiaru zbyt dużego, ponieważ już z natury są duzi, chcą po prostu zredukować. I wbrew pozorom, jak niektórzy w internecie mówią, na testosteronie możemy zarówno budować masę mięśniową, jak i redukować tkankę tłuszczową. No i żeby nie było złudzeń, na Omnadrynie tak samo możemy redukować tkankę tłuszczową jak na innych estrach i krótszy estr nie oznacza, że lepiej na nim dojść. Wszystko zależy tak naprawdę od nas, czy będziemy kontrolować ten poziom estradiolu, a to będzie zależne od tego, jakie nam wyniki badań wyjdą. Omnadryn jest dostępny w Polsce w cenie około 100-130 zł i ta cena będzie się wahać zależnie od apteki. I taka apteczna omka zawiera 5 ml substancji czynnej testosteronu różnych estrów, a w każdym mililitrze jest 250 mg substancji. Omnadryn to miks aż 4 estrów i jest to około 30 mg testosteronu propionat, 60 mg testosteronu fenylopropionatu, 60 mg izokaprionianu i 100 mg testosteronu dekanianu, czyli takiego bardzo długiego estru. Więc jak widzisz, estr dekanian, czyli popularna deka, występuje również w testosteronie, a nazwa deka jest po prostu takim potocznym slangiem mówiącym o nandrolonie. Osobom niesiedzącym w temacie może się wydawać, że to jest jakaś taka magiczna formuła, miks różnych estrów, tak samo jak jest z kreatyną. To jest po prostu miks różnych form kreatyn, więc będzie działać mocniej i nic bardziej mylnego. Ludziom wydaje się, że takie miksy będą dawać lepsze rezultaty, że będzie lepiej siła szła, lepiej masa. No i w przypadku tej masy, jeżeli to estro wywali bardziej niż na monoestrach, to rzeczywiście ta masa może być większa, ale to będzie wodnista lub tłuszczowa, jeżeli będziemy za dużo jedli. Żeby zobrazować, jak to wygląda, musisz wiedzieć, czym w ogóle jest estr. W sytuacji podania testosteronu drogą doustną, na przykład w formie tabletek, duża część substancji aktywnej straciłaby swą efektywność już przy pierwszym kontakcie z wątrobą. Tak więc w przypadku metanabolu, turanabolu, winstrolu wymyślili tak zwaną grupę C17-alfa, która w dużym uproszczeniu pozwala uniknąć zniszczenia tej substancji w wątrobie. To natomiast ma swoje pewne skutki uboczne, które objawiają się chociażby ryciem flaków, czyli negatywnym wpływem na układ trawienny w wątrobę i stąd bierze się toksyczność tak naprawdę orali, czyli środków sterydów, które są w formie tabletek. W przypadku jednak takiego testosteronu jest tam dodany estr, który w pewnym stopniu pełni rolę takiego powolnego uwalniania substancji. I zależnie od konkretnego estru jest to 2 dni, 4 lub nawet 15, jak to w przypadku dekanianu. Więc im krótszy estr, krócej będzie nam się to utrzymywać w organizmie, a w przypadku takiego miksu jak Omnadryn, teoretycznie to uwalnianie będzie bardzo różne. Jednak propionat, czyli ten krótki estr, który z reguły ma okres potrwania 2 dni, może dosyć szybko dawać pik i jeżeli zaszczyki Omnadrynu będą dosyć rzadkie, to szybko schodzić, potem będzie się pojawiał ten dekanian i jednak u większości osób będzie to wyglądać w ten sposób, że będzie nadmiar tego testosteronu w drugi, trzeci dzień po zaszczyku, a w piąty, szósty, siódmy lub nie daj Boże co czternasty, to już w ogóle będzie bardzo nisko. Oczywiście warto wziąć pod uwagę, że każdy z nas metabolizuje hormony inaczej i u niektórych ten testosteron na Omnadrynie przy odpowiednim podawaniu może utrzymywać się na względnie stałym poziomie. U większości osób jednak taki Omnadryn, szczególnie podawany dosyć rzadko, może powodować wahania stężeń, a to jest problematyczne, jeżeli chodzi o skutki uboczne. Może to być chociażby zwiększenie hematokrytu i pogorszenie morfologii, wahania nastroju przez mocne skoki estradiolu oraz w niektórych przypadkach nawet skoki ciśnienia. W mojej pracy bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy dostali od lekarza owy Omnadryn i samo to nie jest aż tak tragiczne, jak to, że lekarz wypisał stosowanie tego Omnadrynu co 14 dni. I co 14 dni, tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku również estru, który jest propionatem i ma okres potrwania 2 dni. Więc jeżeli taki pacjent w dniu 12, 13 pójdzie na badania krwi, jeżeli chodzi o testosteron, wyjdzie on bardzo nisko i może być on nawet niżej niż przed samą terapią zastępczą. W naszym kraju na szczęście mamy dostępny testosteron prolongatum, czyli tak zwany Enanta. Niektórzy mylą to prolongatum z propionatem, jednak prolongatum to nazwa handlowa, a w środku jest testosteron Enanta. W niektórych krajach natomiast występuje sam Omnadryn apteczny i taka osoba, która dobrze się czuje jedynie na Enantacie, będzie zmuszona brać ten towar z czarnego rynku, bo po prostu w aptece nie jest dostępny. Z drugiej strony osoba, która ma co 14 dni ten Omnadryn i jest to dawka 250 mg, czyli teoretycznie dosyć wysoka, w drugi, trzeci dzień będzie miała testosteron jak na cyklu 2-3 razy ponad normę. U niektórych osób takie odległe dawkowanie może prowadzić nawet do ginekomastii, tym bardziej jeżeli osoba nie jest doświadczona w temacie i polega na tym, co lekarz jej powiedział. Oczywiście
Oczywiście nie mówię, żeby nie słuchać lekarzy, ale udać się do takiego, który jest ogarnięty, bo często na takim omnadrenie dobranie odpowiedniej dawki inhibitorów aromatazy jest kluczowe i już nieraz ktoś przyszedł do mnie z ginekomastią po takim omnadrenie na rzekomej terapii zastępczej. Swoją drogą pacjent nie musi się tym interesować, jak brać co i ile, bo powinien mu to zapewnić lekarz, jednak jak widzimy, warto chociaż trochę się tym zainteresować, żeby wiedzieć, co nam ktoś przepisuje. Jeżeli jesteśmy już przy skutkach ubocznych, to nie ma tutaj czarów. Jest to testosteron i tak jak inne formy estrów, może powodować te same skutki uboczne. Należą do nich chociażby wypadanie włosów u osób podatnych, zwiększone ciśnienie krwi, nadprodukcja erytrocytów, czy chociażby problemy z cholesterolem. U niektórych po prostu to ciśnienie, czy zwiększona produkcja czerwonych krwinek może występować częściej na takim omnadrenie, aniżeli na monoestra. Warto też pamiętać, jak mówiłem to na samym początku, każdy z nas jest inny i mogą być osoby, które dobrze się czują na omnadrenie, mają dobre badania krwi. Jednak w naszej praktyce, jeżeli chodzi o klinikę Atomer, zdecydowanie większa ilość osób dobrze się czuje na enantacie i w polskiej aptece jest on dostępny. Dodatkowo wysoki estradyl, który będzie promowany przez omnadren i nieumiejętnego używanie, może prowadzić nie tylko do ginekomastii, ale także czerwienicy wtórnej. I do tego tak naprawdę może prowadzić każdy testosteron i każda, nawet najmniejsza dawka. Omnadren lubi to po prostu robić częściej ze względu na te potencjalne wahania stężeń, a to może prowadzić do naprawdę takich nieprzyjemnych incydentów sercowo-naczyniowych. Kulturyści na cyklach z reguły również unikają miksów estrów, takich jak omnadren czy sustanon, ponieważ na jednym jeszcze łatwiej kontrolować sytuację i nie powinno wydawać się to dziwne. Czy omnadren sustanon zatem jest fatalnym pomysłem? Wydaje mi się, że trochę jak w przypadku boldenonu. U większości osób tak, ale na pewno znajdą się takie osoby, które będą się dobrze na nim czuły.